Dobrą passę, trzecie zwycięstwo z rzędu, więc i trener Michał Spychała ponownie po spotkaniu. Udało się wygrać, sprawić mikołajkowy prezent kibicom z Nisza Basket, ale długo kibice o ten prezent musieli się obawiać. Nie no, już długo musieliśmy się obawiać wszyscy. Rzeczywiście, no, dawno nie mieliśmy takiej wielkiej indolencji w ataku od samego początku i to było widać. Niestety nie mogliśmy znaleźć żadnego układu, żadnego człowieka, który z odwagą i skutecznością by te punkty zdobywał. Jedyny Malinowski, któremu te piłki spod kosza tam wchodziły. I tego było bardzo brakowało, bo defense był naprawdę solidny i strata 28 punktów do przerwy to nie było coś złego przy tym zespole. Cieszy, że ten defense pozostał w drugiej połowie, a do tego przyszedł moment, w którym no, przełamaliśmy się w ataku. Znaleźliśmy ludzi, ludzie trafili i bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest charakterologicznie bardzo ważne, że w tak ciężkiej sytuacji z zespołem w miarę doświadczonym i wysoko stojącym w tabeli potrafiliśmy jednak z takiego dołka wyjść. A zawodnicy, nie wiem, może skarżyli się na nowe obręczy tutaj w hali, że dlatego piłka nie wpadała, jakiś taki powód podali po meczu już po wygranym. Nie, nie, nikt się z niczego nie tłumaczył, nie trafia, to nie trafia, nie ma naprawdę jakichś takich spraw, które by nas tutaj mogły wytłumaczyć i usprawiedliwić to. No. Było kilka łatwych rzutów z kontry. To jest bardzo trudny sport. Ja ciągle powtarzam, no, piłkarz zmarnuje 10 stuprocentówek i trafi jedną, albo mu się gdzieś odbije i jest 1-0 i jest bohaterem. A tutaj po 3-4 rzutach naprawdę trzeba mieć dobrą psychikę, jeżeli te łatwe rzuty nie wpadną, żeby to kontynuować. No, to są cechy charakterystyczne strzelców, którzy no, podejmują się tego dalej i chcą te punkty zdobywać. No i trzeba znaleźć ten moment i my ten moment żeśmy znaleźli. Ludzie uwierzyli w to, że mogą punkty zdobywać. Podtrzymali defense, co też nie jest łatwe w takiej sytuacji, więc bardzo się cieszę. Nie ma wytłumaczeń. Dobrze, że przyszedł taki moment indolencji rzutowej na dobry defense i dowieźliśmy to. Myślę, że bardziej doświadczonym kibicom z Nisza Basket kojarzyło się takie spotkanie, w którym już i pan był trenerem z Nisza Basket, ze SKK Siedlce. Też taka indolencja rzutowa, ta wtedy jej nie przełamaliście. Też Radosław Basiński na boisku, dzisiaj on był, ale indolencja została przełamana. No tak, tylko że ta sytuacja trochę była inna, bo Siedlce, pamiętam, stały regularnie strefą. Nie pamiętam, kto dzisiaj porównywał obronę do José Mourinho, że dwa autobusy pod basketem, tak to z Rosą Radom stanęło taka seko. I tam wtedy rzeczywiście nam nic nie wpadło, 0,22 z tego co pamiętam. Tu było trochę inaczej, my żeśmy te sytuacje wypracowywali niezłe i one były nawet spod kosza, były kontry, były przechwyty. Ale zawsze czegoś tam brakowało. Jak już przestało brakować, to zrobiło się dobrze i myślę, że ten wynik jest no, bardzo satysfakcjonujący. Chwaliliśmy po spotkaniu w Siedlcach Adama Kaczmarzyka za drugą połowę. Tutaj za mecz z GKS-em Tychy, kogo by pan najbardziej wyróżnił? No, Kaczmar na pewno dał swoje punkty. Swoje punkty dorzucił Kowal, chociaż do przerwy miał 1 na 4 czy na 1 na 6 z gry. Punkty były ważne, ale ważne, że nawet jak nie trafialiśmy, to nie daliśmy sobie wyjąć jakichś punktów tam u siebie. No, nie mogli, Tychy również nie mogły nic pocelować. Garbacz 1-10, Dzięba bodajże 2 na 10 czy też 1-10. Hałas mało, więc no, zatrzymaliśmy tych ludzi, zatrzymaliśmy zespół i to jest wszyscy, którzy weszli na pewno zasługują na to, żeby ich pochwalić. No i może trochę im wybaczyć jakieś indolencje tam właśnie niezdecydowanie w rzutach, o które mam pretensje, albo brak takiej mocy w pójściu na basket i pokazaniu, że jak jest faul, to jest faul. Myślę, że wszyscy, a nawet łącznie ja powiedziałem po meczu to z tymi ludźmi, którzy nie wchodzą na parkiet. Oni są wszyscy mi bardzo potrzebni i jak któryś przestanie pracować, no to troszkę jak z łańcuszkiem. No, może puścić wszystko naraz. Wszyscy są potrzebni, nawet ci, którzy się nie pojawiają na parkiecie. No, chciałem docenić postawę Tomka na te 20 sekund. Niestety nie udało się nic zagrać w ataku, a Tomek też dobrze pracuje i chciałbym, żeby tak było, bo widać na razie to przynosi efekty. Jest już po meczu z GKS-em Tychy, ale długo nie było wiadomo, już tak na zakończenie, czy Adam Linowski w ogóle w nim zagra, więc pokazał chyba charakter. No tak, tam chuchamy trochę, dmuchamy
wybuchamy na sytuację z Adama kolanem. Rzeczywiście to skwierało pewne dolegliwości. Zresztą w ogóle w tym tygodniu kilka takich nieprzyjemnych stłuczeń, a to uda, a to kolana nastąpiło i okazało się, że wszystko jest dobrze. No Adam będzie miał sprawdzone, co tam z kolanem jest, ale myślę, że po tym, co widać, chyba nie za bardzo trzeba się martwić.